Czy masz świadomość? Po powrocie z programu Grzegorz zwierzył się matce. Nigdy nie przeżyłam takiego upokorzenia. Stał się pośmiewiskiem w miejscowości, w której mieszkał. Wołano za nim amator wiesi, mister TVN. Po nieudanym otruciu się lekami w kilka tygodni po programie powiesił się. W czasie, kiedy jeszcze leżał w szpitalu po próbie samobójczej, TVN zapowiadał tylko miłość sceną z płaczącym chłopakiem. Michał Rydlewski, kultura upokarzania w mediach. Są obciążeniem dla modernizującej się Polski. Zbyt wielkie koszty wiązałyby się z dostosowaniem ich do nowych kapitalistycznych warunków. Pada więc propozycja, aby 2,5 do 3 milionów tradycyjnych chłopów udało się za granicę i już nie wracało. Dobrze byłoby, żeby nas opuszczali słabsi, gorsi, niewydolni, bo wtedy Polska zyska impuls modernizacyjny. Izabela Bukraba-Rylska. Przedstawieni w programie bohaterowie ze względu na swoją kulturową inność stanowią obiekt do oglądania przez tych, którzy mają większy kapitał kulturowy i ekonomiczno-społeczny. Tak jak kiedyś miało to miejsce z oglądaniem przywiezionych do Europy z peryferii świata tzw. dzikich, stanowiących rozrywkę dla mas. Dzisiaj dzikim nie jest już ktoś z peryferii geograficznych, ale z tych konsumpcyjnych i w dużej mierze niemiejskich, a więc wewnątrzkulturowych, przy czym relacje władzy i chęci udomowienia dzikiego pozostają niezmienne. Michał Rydlewski, scenariusze kultury upokorzenia. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski i kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Michał Rydlewski, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii oraz literaturoznawstwa. Adiunkt w Zakładzie Mediaznawstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książek Scenariusze Kultury Upokarzania, Studium Antropologii Mediów i Kultura Upokarzania w Mediach. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie doktorze, proszę o trzy przykłady kultury upokarzania w mediach, które najmocniej utkwiły panu w pamięci. Jakby to się dało, to żeby to był po jednym przykładzie z TVP, TVN-u i Polsatu. Przyznam szczerze, że nie rozkładałem sobie tych przykładów na poszczególne stacje telewizyjne, ale teraz jak pan o to pyta, to w moich książkach chyba zdecydowanie więcej było przykładów z mediów komercyjnych, czyli z Polsatu i z TVN-u, co też na pewno nie oznacza, że telewizja publiczna, która przechodzi z rąk do rąk przez w różnych władzach, konstelacjach władzy, tego typu kultury w jakiś sposób mniej świadomie lub świadomie nie promuje. Natomiast chyba takim przykładem, który najmocniej utkwił mi w głowie i który zrobił na mnie największe wrażenie, to jest ten przykład, który był pan łaskaw przywołać, czyli programu TVN-owskiego Tylko Miłość. Pewnie pani, większość z państwa nie kojarzą w ogóle tego programu, bo on miał chyba tylko dwa odcinki czy kilka odcinków, jeśli się nie mylę. Właśnie po śmierci Grzegorza Piechowskiego został szybko usunięty z anteny. Też TVN bardzo sprytnie wymazał wszystko z internetu, co jest związane z tym programem, co no, pokazuje, że jakoś nie czują się komfortowo ze śmiercią tego chłopaka. I ten przykład był takim dowodem na to, że telewizja to nie tylko jakieś obrazy, to nie tylko gadające głowy w telewizji, ale coś, co realnie dotyka ludzi, którzy biorą udział w tych programach. Często myślimy sobie o tym, że te programy są wyreżyserowane, czy ludzie odgrywają pewne swoje role, ich w jakiś sposób
nie dotyczy. Otóż ten przykład pokazywał, że jak najbardziej ich dotyczy. Tych przykładów można by podawać znacznie więcej, przy czym ten był naprawdę dramatyczny. I ten przykład faktycznie mną w jakiś sposób wstrząsnął, choćby dlatego, że właściwie nikt nie poniósł żadnych konsekwencji tego, co się wydarzyło, i też nie widziałem żadnej pogłębionej refleksji na temat tego, co media serwują uczestnikom różnego rodzaju programów telewizyjnych. Tutaj wystarczyłoby chociażby też wspomnieć pierwszego Big Brothera, w którym jeden z uczestników też przeszedł załamanie nerwowe. Więc jakby tutaj psychologowie, którzy biorą często udział w takich programach, raczej pełnią funkcję wychwytywania pewnych słabości uczestników, a nie troski o nich, co uważam jest fatalne dla każdego, kto uważałby się za psychologa i kto kończył odpowiednie studia i powinien dysponować jakąś etyką tego zawodu. Więc to był na pewno taki przykład, który dał mi dużo, dużo do myślenia. I zresztą, jak pisałem tą książkę, pisałem scenariusze kultury upokarzania, to nawet myślałem o tym, żeby zrobić osobny reportaż o Grzegorzu Piechowskim. Przy czym właśnie jakoś chyba zabrakło mi też na to i czasu, i różnych jakichś okoliczności sprawiły, że się tym nie zająłem, a myślę, że jest to bardzo dobry temat na to, żeby pokazać właśnie kulturę upokarzania w działaniu i porozmawiać i z bliskimi tego chłopaka i też właściwie pokazać, jak wszyscy gdzieś tkwimy w tej kulturze upokarzania serwowanej nam przez media, bo przecież, tak jak właśnie pan przywołał ten cytat, to ludzie z jego otoczenia też go przezywali w jakiś sposób, nadali mu jakąś etykietę, pseudonim, co też na pewno było dla niego taką rzeczą niezbyt dobrze odbieraną. To jeden przykład. Myślę, że też w książce pisałem też o Idolu czy Chłopakach do wzięcia. Tutaj to program Polsatu. Zresztą Polsat ma więcej takich programów. No, Chłopaki do wzięcia chyba są takim dobrym przykładem kultury upokarzania, bo portretują mieszkańców wsi jako taki w zasadzie kulturowy underclass, właściwie taką patologię złożoną z alkoholików, złodziei, nierobów, ludzi zupełnie niezaradnych, niedysponującym jakimkolwiek kapitałem ekonomicznym, społecznym czy symbolicznym. I w zasadzie ci bohaterowie są przedstawiani w taki sposób, że w zasadzie można po prostu tylko i wyłącznie się z nich pośmiać. Oni są właśnie trochę traktowani jak dzieci, które są takie nieporadne, niezaradne, właśnie nie rozumieją pewnych kodów kulturowych, w jakich tkwią, i dlatego przez to są właśnie śmieszni. Czyli możemy obserwować losy bandziorka, który no estetycznie, kulturowo właśnie odstaje od pewnych norm nowoczesności, a jednocześnie chciałby mieć dziewczynę, która no nie jest w jego zasięgu. I to widzów śmieszy, bo widzą, że on nie potrafi rozpoznać tego, że takiej dziewczyny nigdy nie będzie miał. Więc ci, którzy tworzą ten program, wystawiają tych uczestników świadomie bądź nie, no myślę, że raczej świadomie, właśnie na taką możliwość ich publicznego zawstydzenia, ośmieszenia, wyśmiania przez tych, którzy gdzieś, mówiąc językiem socjologa Pierre'a Bourdieu, ten kapitał kulturowy mają wyższy, chociaż nie lubię tego określenia wyższy, niższy, ale tak to w języku socjologii wygląda. Więc jest to taki dosyć bezwzględny program. I pamiętam, że też kiedy pisałem o Chłopakach do wzięcia, to pojawiały się takie zarzuty, że przecież no oni sami tego chcą, idą do tego programu. Przy czym, jakby znowu popatrzeć na losy uczestników, to czasami dla nich jest rzeczą mało komfortową, wręcz szkodliwą społecznie, że kamery wchodzą dalej w ich życie. Tak było przykładowo z bohaterem o pseudonimie Szczena. Myślę, że tutaj, jeśli teraz sobie pomyślałem o takim programie z telewizji publicznej, ja co prawda o nim wspominam marginalnie, bo on służył mi w książce do
pokazania procesu egzotyzacji naszych wewnętrznych innych, czyli właśnie mieszkańców wsi chociażby. I tym programem było Boso przez świat Wojciecha Cejrowskiego. Program bardzo popularny, zresztą no, sam Cejrowski jest ciekawą medialnie postacią, bo on z jednej strony właśnie jest charyzmatyczny, jest libertarianinem, jednocześnie bardzo wierzącym katolikiem, co już jakby w połączeniu daje to, że jest medialnie ciekawy. I co też istotne, myślę, że spora część z Państwa, ja wychowałem się na tych programach i właściwie nawet Cejrowskiemu bym powiedział, zawdzięczam jakąś sympatię do dalekich krain i podróży. No, przy czym, kiedy zacząłem studiować etnologię w Toruniu prawie 20 lat temu, no to uświadomiłem sobie, że jest to sposób pokazywania innych ludzi, no właściwie jako przedmiotów, to jest uprzedmiotawianie ludzi, zwracanie się do nich po polsku, kiedy oni nie rozumieją tego języka, przesuwanie ich jak rzeczy, mówienie o ich rzeczywistości, najczęściej z zakresu kultury materialnej, jako ze swojego punktu widzenia, w ogóle nie uwzględniając ich punktu widzenia, co jest złamaniem różnych antropologicznych sposobów interpretacji, o etyce antropologii już nie wspominając. Więc jest tutaj taka kwestia właśnie uprzedmiotowienia innych i kultura upokarzania, o której pisałem, który termin wymyślił Andrzej Szachaj, bardzo mocno wiąże się właśnie z uprzedmiotowieniem innych ludzi. Upokorzyć to znaczy uprzedmiotowić, to znaczy odebrać komuś godność, odebrać jego głos, postawić go w takiej sytuacji, w której wygląda zawsze na głupszego niż jest w rzeczywistości, na słabszego, mniej zaradnego, to nie dać mu opowiedzieć swojego świata, w jaki sposób go uwięzić właśnie w takiej klatce, która nie pozwala wybrzmieć jego prawdziwemu ja. I myślę, że kiedy zacząłem pisać właśnie tę książkę, ją skończyłem chyba w 2017 roku, bo to był mój doktorat, to nawet nie spodziewałem się, że ilość tych programów jest tak duża. W zasadzie większość programów bazuje na kulturze upokarzania, łącznie z różnymi gatunkami medialnymi, w których jest ona widoczna. Naprawdę na palcach jednej ręki wskazałbym programy, w których nie chodzi o ocenę, nie chodzi o upokorzenie, a nawet czasami, jeśli chodzi o ocenę, to nie ma ona nic wspólnego właśnie z chęcią wyśmiania czy zawstydzenia uczestnika. Nie wiem, twoja twarz brzmi znajomo, to jest chyba jeden z niewielu programów, gdzie tego elementu nie ma. To też pokazuje, że można robić inną telewizję, niekoniecznie właśnie bazującą na złych emocjach w gruncie rzeczy. Ja tutaj muszę się przyznać publicznie, że pana książka no była dla mnie dużym zaskoczeniem. Ja w ogóle tego tematu wcześniej nie widziałem. Nie mam telewizora od, nie wiem, dekad. Nie oglądam wszystkich tych programów. Natomiast no nie, ja tylko o nich słyszałem gdzieś tam, że one takie są. Gdzieś coś tam leci, ludzie się śmieją, ale ja po prostu nie pomyślałbym nigdy, że to może wpływać w tak destrukcyjny sposób na nasze zachowania i nasze życie społeczne w naszym państwie. A panie doktorze, według mediów głównego, no to kto dzisiaj w Polsce zasługuje na szacunek, a kto na pogardę? To jest pytanie, które mocno się wpisuje w moją książkę o scenariuszach kultury upokarzania, bo kultura upokarzania, tak jak ją definiowałem, ona polega na pewnego rodzaju relacji władzy i tego, kto co może zrobić z innym człowiekiem, a jeśli ktoś ma władzę, to dysponuje możliwością docenienia kogoś bądź zdeprecjonowania kogoś i najczęściej właśnie dzieje się to publicznie, tak jak w programach telewizyjnych, gdzie oceniamy czyjeś zdolności, czy właśnie w talent show. I kiedy zastanawiałem się właśnie, kto i jak definiuje tą osobę, która zasługuje na szacunek, a kto na pogardę, to w gruncie rzeczy, oglądając wiele programów telewizyjnych, no to wysnułbym taki wniosek, że to najczęściej osoba
osoba z prowincji, osoba pochodząca ze wsi, tak zwany wieśniak, nierzadko właśnie słabszy ekonomicznie i symbolicznie, opowiadający się swoim życiem no nie po nowoczesnej stronie, bądź nie dążący do jakiejś konsumpcji nadmiernej. Raczej ta osoba, która dysponuje nienowoczesnymi wartościami, czyli tymi, do których namawia nas telewizja, właśnie jej ideologia, żebyśmy do niej dążyli. I tutaj takim przykładem właśnie, który szeroko w książce opisywałem, jest właśnie figura wieśniaka, mieszkańca wsi. On jest właśnie ciemnogrodem, on jest zacofany, co bardzo dobrze widać chociażby nie tylko w programie Chłopaki do wzięcia, ale też w programie Damy i Wieśniaczki czy Dżentelmeni i Wieśniacy. Gdybyśmy zobaczyli na pierwsze odcinki, które oglądałem Dam i Wieśniaczek, no to widać, jak zupełnie inne wartości reprezentują sobą damy i wieśniaczki, właśnie jako pewne medialne konstrukty. I dama z kolei, dama jest nastawiona na konsumpcję, na gadżety, na estetykę swojego życia, jest skupiona na sobie, na swoim ciele, nieustannie właśnie konsumuje, czy to w restauracjach, czy różnego rodzaju inne rzeczy, które dostarcza jej kultura konsumpcyjna. Natomiast wieśniaczka jest przedstawiana właśnie jako osoba raczej skupiona na swoim otoczeniu, raczej jest w stanie poświęcić część siebie dla innych osób, czyli na przykład odmawia sobie, nie wiem, pójścia do fryzjera, a na przykład kupuje dziecku nowy plecak. Jest bardzo zaradna, oczywiście w swoim kontekście kulturowym. Jest gospodarna, jest właśnie taka wspólnotowa, nie jest nastawiona na konsumpcję, na siebie. Ma dużo szacunku do osób, z którymi żyje. I te wartości wydają się właśnie, chociaż moim zdaniem dobre, wydają się właśnie pokazane jako przeżytek. Taki nie powinieneś być. Powinieneś właśnie dążyć do samorozwoju, najlepiej za pomocą coacha, mieszkać w Warszawie, w apartamencie, mieć dużo pieniędzy. Wtedy jesteś godny szacunku, wtedy osiągnąłeś sukces. Myślę, że to mocno właśnie widać, że ten, kto jest godny szacunku, to po prostu ktoś, kto jest bogaty, bo jakby pieniądze świadczą o tym, o wartości człowieka. Czyli raczej mówiąc, fromem mieć niż być. Prestiżowa praca, oczywiście związana właśnie z jakimś kapitałem w postaci widzialności. Najlepiej właśnie być influencerem, kimś z klasy kreatywnej. Absolutnie nie może być to jakaś praca rąk czy klasa robotnicza, czy jakiś zawód związany z klasą robotniczą. On od razu deprecjonuje. Ktoś, kto raczej właśnie wyznaje wartości kultury nowoczesnej, konsumpcyjnej, skupienia na sobie, swojej tak zwanej, mówiąc coachingową, nowomową, sferą bezpieczeństwa, sferą komfortu, stawiania siebie zawsze na pierwszym miejscu, traktowaniem innych jako zagrożenia dla mojej wolności, czasu i tak dalej. Odrzucenia w zasadzie wszelkich znaków jakiejś tradycji. Więc jakby to od razu są znaki właśnie jakiegoś ciemnogrodu, zaścianku, które jak najszybciej trzeba odrzucić. I co warto zauważyć, odrzucić i to w sensie mentalnym, czyli po prostu zmienić myślenie, ale i często też fizycznym. Dlatego jakbyśmy dobrze pooglądali Damy i Wieśniaczki, tam bardzo często są przeprowadzane różnego rodzaju takie metamorfozy tych uczestniczek, w sensie zmiany fryzury, pójścia do kosmetyczki, do fryzjera, no bo przecież trzeba pozbyć się znaków wiejskości, prawda? Znaków biedy, czy dostosować taką osobę do wizerunku miastowej dziewczyny. Więc ta przemiana, więc tutaj od razu się też właśnie pokazuje, kto, jakim człowiekiem mamy być, jak mamy wyglądać, jak mówić, co nosić, jak się zachowywać, jakiego używać języka, jakie wartości sobą reprezentować, czy nie wiem, ja bym powiedział antywartości, bo nie jestem fanem nadmiernej konsumpcji hiperindywidualizmu.
Więc myślę, że na pewno taką figurą jest właśnie mieszkaniec wsi, właśnie ten wieśniak. I też myślę, że jest to związane właśnie z kimś, z taką figurą przegrywa, czy metaforą przegrywa, który no właśnie nic nie osiągnął. My bardzo mocno myślimy o sobie, o swojej tożsamości w perspektywie osiągnięć. Jesteś tym, co osiągnąłem i wręcz stanowimy, jak to kiedyś ładnie napisała profesor Monika Kostera, takie chodzące CV. Kiedy pytamy, kim jesteś, od razu zaczynamy wymieniać swoje osiągnięcia, a przecież można zupełnie inaczej o sobie pomyśleć. Myślę, że można być dobrym, wartościowym, mądrym, inteligentnym i szczęśliwym człowiekiem, niekoniecznie osiągając, nie wiem, duże pieniądze, tytuły naukowe czy różnego rodzaju tego typu rzeczy. Wtedy jakby, jeśli tak by było w rzeczywistości, to wszyscy właśnie powinni dążyć do jednego, a chyba ludzie powinni dążyć do tego, czego naprawdę gdzieś w głębi duszy chcą i niekoniecznie musi być to zawsze związane z konsumpcją, być może nawet nie powinno. Jak czytałem pana książkę, to się też śmiałem w duchu do siebie, bo sobie pomyślałem, że ja w sumie to też chyba zasługuję na pogardę, bo nie wiem, nie mam na przykład karty bankomatowej, kredytowej, płacę tylko gotówką. Druga sprawa, nie mam smartfona. Mam taki stary telefon komórkowy z przyciskami, więc jak go wyjmuję, to czasami widzę te miny godne politowania wśród osób w jakichś tam towarzystwach takich czy innych. Książki czytam papierowe, nie czytam elektronicznych, nienawidzę czytać elektronicznie. Lubię chodzić pieszo, nie mam samochodu, natomiast jeżdżę od, nie wiem, 5. roku życia rowerem. Ostatnio częściej używam ołówka zamiast długopisu. No i też jak wyjmuję mapę, taką starą jeszcze mapę papierową, to też ludzie patrzą na mnie jak na wariata. Więc tak sobie myślę, kiedy będzie kolejny jakiś program o takich ludziach jak ja. Niekoniecznie dla wsi, chociaż akurat wieś mi się też bardzo dobrze kojarzy, bo część dzieciństwa spędziłem na wsi. Więc też tutaj bardzo taki duży sentyment mam do starych czasów, do ludzi ze wsi. Pochodzę z rodziny robotniczej. Te wszystkie czynniki, tak sobie myślałem, czytając pana książkę, może powodują, że tak ta książka na mnie dobre wrażenie zrobiła. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie podpowiedział pan teraz twórcom różnych programów jakiegoś scenariusza na tego typu programy, bo myślę, że mógłbym do pana dołączyć, bo też chyba jestem dużo bardziej nienowoczesny w różnego rodzaju swoich praktykach, ale myślę, że powiedział pan tylko drobna taka uwaga, bo powiedział pan właśnie o różnego rodzaju wynalazkach technologicznych, co do których nie ma pan jakiejś sympatii, to ja myślę, że w gruncie rzeczy za jakiś czas, przynajmniej na uniwersytecie, będziemy pewnie wracali właśnie do ołówków, długopisów, kartki papieru, bo sztuczna inteligencja, z której będą obficie zapewne korzystali studenci, przynajmniej jakaś ich część, ale jakby koszty poniosą wszyscy, spowoduje to, że żeby sprawdzić naprawdę ich wiedzę, będą egzaminy ustne albo będą po prostu dostawali kartkę i długopis i będą pisali prace zaliczeniowe w ten właśnie sposób. Więc nie jest wcale powiedziane, że te umiejętności się jeszcze nie przydadzą. No, to mnie pocieszył. Dobrze. Panie Michale, a kto utrzymuje i wzmacnia swoją władzę dzięki kulturze upokarzania? No, relacje władzy są bardzo istotne, tak jak już wspomniałem, dla kultury upokarzania, i ja myślę, że kultura upokarzania jest w gruncie rzeczy funkcjonalna wobec elit ekonomicznych i symbolicznych, które dzięki temu, że posiadają media czy różnego rodzaju instytucje, właśnie poprzez te instytucje, poprzez media i w tych mediach, no, pokazują właśnie pożądane wzorce osobowościowe, jakieś cechy charakterów, które warto
warto przyjmować i kim warto się stawać. I problem polega po prostu chyba na tym, że ta władza jest rzucana przez elity świadomie bądź nieświadomie, przy czym dąży się do tego, żeby narzucenie tej ideologii było takie w gruncie rzeczy przezroczyste. To znaczy, że żeby ci, którym się to narzuca, nie czuli tego, że ktoś im coś narzuca, tylko przyjęli to właśnie trochę w takiej lżejszej formie. Nie definiowali tego, o, teraz ktoś mi coś narzuca, no bo wiadomo, że to jest jakiś od razu, można albo nad tym reflektować, albo można to odrzucić. Natomiast dzięki rozrywce, dzięki temu, co nie uchodzi w ogóle za ideologiczne, a rozrywka za taką nie uchodzi, przynajmniej w potocznym odbiorze, no bardzo łatwo właśnie narzucać pewnego rodzaju metafory, którymi myślimy, które zawsze w jakiś sposób są ideologiczne. Więc ja bym powiedział tak zupełnie po marksowsku, to, że elity ekonomiczne i symboliczne no, po prostu chcą narzucić klasom niższym, klasom podporządkowanym swoją własną ideologię. I tak jak pisał Marks, no, idee klasy panującej są ideami panującymi, czyli powszechnie respektowanymi, akceptowanymi. Właśnie respektowanymi bardziej. I więc myślę, że jest po prostu kultura, której częścią jest rozrywka, pewną formą panowania nad ludźmi, nad ich umysłami, nad tym, żeby myśleli o sobie i o innych tak, jak my chcemy, tak, jak wypada myśleć, tak, jak jest to dla nas korzystne, dążyć do określonych wzorów osobowościowych, do pewnych chęci posiadania czegoś. I to jest niewątpliwie funkcjonalne dla elit ekonomicznych i symbolicznych, które co prawda w naszym kraju się zmieniają co jakiś czas. Natomiast myślę, że te elity symboliczne i kulturowe, ekonomiczne, w gruncie rzeczy myślę bardziej o tych związanych z neoliberalnym kapitalizmem, czy neoliberalizmem jako właśnie formą kapitalizmu. I jest to wobec nich, myślę, absolutnie funkcjonalne. Ale to tak jeszcze bardziej to przybliżając ludziom, naszym słuchaczom, do tej elity kogo by pan zaliczył, nie wiem, redaktora naczelnego. Chyba w książce użyłem takiego określenia klasa szampańska, tylko teraz przyznam szczerze, nie pamiętam, czy to jest moje określenie, czy ja to po prostu gdzieś przeczytałem, ale ono uważam jest bardzo, bardzo trafne. Taka klasa szampańska, tu nie chodzi tylko i wyłącznie właśnie o polityków, ale w ogóle chodzi o ludzi z takim ogromnym kapitałem widzialności, a co za tym idzie właśnie kapitałem symbolicznym i często ekonomicznym, czyli po prostu pieniędzmi. I tutaj pamiętam, wymieniałem celebrytów, dziennikarzy, aktorów, ci wszyscy, których spora część z nas uznaje za autorytety mające moc radzenia nam, co jest dobre, a co złe, jak żyć, kim być, i tak dalej. I często mówię, ci ludzie nie robią tego świadomie, nie mają takiego rozpoznania swojej sytuacji kulturowej, taką jak mają badacze, którzy gdzieś z dystansu się temu przyglądają. Więc myślę, że ta klasa szampańska jest dosyć spora i w Polsce jest mocno widoczna. Ale rozumiem, że też do nich zaliczamy, nie wiem, jakichś profesorów, którzy komentują nam Oczywiście, życie. że tak, jak najbardziej. Jakby zresztą można wręcz mówić o takim sojuszu pewnych elit intelektualnych z klasą szampańską, bo często właśnie intelektualiści pełnią taką funkcję sankcjonującą pewne zachowania w mediach. Niestety. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. Stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam.
No dobrze, pan już wspomniał o tej przezroczystości, ale tutaj w kolejnym pytaniu mam taki cytat z pana książki: Rozrywka to najlepszy, gdyż przezroczysty nośnik ideologii. To przeczytałem, przypomniałem sobie o starym, dobrym Postmanie i jego książce Zabawić się na śmierć. Ale proszę rozwinąć tą myśl. No właśnie, wspomniał pan o Postmanie. O Postmanie to bardzo, bardzo dobry autor książek, którego warto wrócić, żeby chociażby zobaczyć no, niekorzystny wpływ technologii na rzeczywistość. Dzisiaj raczej nie jest to temat chętnie podnoszony, bo spora część humanistów raczej jest technofilami niż technofobami, czy po prostu technorealistami, a Postman jest bardzo, bardzo ciekawym autorem. Zresztą spora część ciekawych medioznawców została zapomniana w jakiś sposób. Nawet Marshall McLuhan, który był dużo bardziej sceptyczny co do pewnych technologii, niż to dzisiaj się wydaje. Ale wracając do pana pytania, to no rozrywka moim zdaniem jest nośnikiem ideologii, to właśnie takiej przezroczystej, bo ideologia, kiedy jest jawna, kiedy ktoś nam narzuca ideologię w sensie właśnie jakiegoś światopoglądu, czyli tego, jaki mieć pogląd na świat, jakieś idee względem tego świata, no to możemy właśnie albo je przyjąć, albo nie, możemy je racjonalnie rozważać, mówić, to jest dla mnie dobre, bądź to jest dla mnie złe. Możemy w jakiś sposób reflektować nad tym, z czym mamy do czynienia. Natomiast najgorzej jest wtedy, kiedy ona właśnie nie jest traktowana w ogóle jako jakiś pogląd na świat, ale raczej coś, co pochodzi od samego świata. Czyli na przykład mówimy, no człowiek z natury jest istotą konkurującą ze sobą i pragnącą podporządkować sobie rzeczywistość. No to wtedy wiadomo, że jeśli uwierzymy w tego typu metaforę, no to siłą rzeczy będzie nam bliżej do na przykład neoliberalizmu, tak? No bo on jest w gruncie rzeczy darwinizmem społecznym. Więc ideologie są niebezpieczne wtedy, kiedy właśnie stają się przezroczyste, kiedy nie są traktowane jako ideologie, bo sprzeciw wobec nim po prostu jest niemożliwy. I my chyba tą przezroczystość ideologii, jeśli dobrze się nie mylę, nie jestem specjalistą od tego filozofa, ale chyba Sławoj Žižek bardzo dobrze opisywał, ale też i inni autorzy mówiący właśnie o, nie wiem, śmierci metafor na dosłowność, czyli tego, że używamy jakichś metafor, nie wiem, myślimy o sobie jako samozarządzającym się przedsiębiorstwie, prawda? Mówimy, no idę na studia, inwestuję w siebie, to na pewno się zwróci. Więc wydaje nam się to, że są to zwykłe słowa, które odpowiadają rzeczywistości, są sklejone z rzeczywistością, natomiast no, są to metafory. Możemy je zmienić i nagle studia mogą zacząć wyglądać inaczej, prawda? Ja namawiam studentów, żeby często myśleli o swoich studiach nie jako właśnie zarządzaniu takim samozarządzaniu, a na przykład o przygodzie. I to już jest inna metafora i oni też inaczej będą myśleli o tych studiach i być może nabędą innej, ciekawszej wiedzy. Więc myślę, że z takiego punktu widzenia, który pokazuje w tej książce, nie ma rzeczy, które byłyby właśnie poza ideologią w jakiś sposób, czyli poza światopoglądem. I w tym nie ma nic złego. Chodzi tylko o to, żeby wiedzieć, że ktoś ci narzuca jakiś światopogląd. A rozrywka właśnie jest po to, żeby się pośmiać, jest do zabawy, jest emocją, a nie wymaga od nas jakiegoś intelektualnego wysiłku. Najczęściej, tak, mówię o tej takiej rozrywce konsumpcyjnej, z którą mamy do czynienia w telewizji. Natomiast ona, jak się przyjrzymy właśnie z dystansu, w bardziej takiej antropologicznej perspektywie, ona promuje odpowiednie wartości, które po prostu przejmujemy niejako nieświadomie. Podświadomie je anektujemy, inkorporujemy w siebie i potem zaczynamy o nich myśleć, nawet nie wiedząc, skąd do końca się w nas wzięły, prawda? Jeśli nie wiem, zaczniemy, też w książce zdaje się poruszałem kwestię takiej cechy, jaką jest autentyczność. Nasza kultura fetyszyzuje strasznie autentyczność. Każdy z nas musi być autentyczny. Jeżeli jakkolwiek zaczynamy siebie ograniczać w swojej autentyczności, nie wiem, ugryziemy się w język, no to zaczyna być to coś złego. Prawda?
Magda Gessler jest takim przykładem, kiedy w taki wręcz niekiedy sadystyczny sposób wypowiada swoje komentarze względem uczestników i ktoś, pamiętam, na jej Facebooku napisał, czy nie myśli pani, że wyrządza pani komuś tym przykrość? Więc ona odpisała, że no ona taka po prostu jest, nie chce być autentyczna. Tak? Czyli jakby w domyśle, jak coś myślę, no to powiem to, co myślę, nawet jak cię to urazi, trudno, no bo moja autentyczność jest ważniejsza niż twoje jakieś urażenie, twoja emocja, prawda? Ja jestem tutaj w centrum, ja jestem najważniejsza, nic i nikt nie może mnie krępować, bo wtedy właśnie czuję się osaczona, prawda? A jakbyśmy poczytali socjologów, chociażby wybitnego, znowu trochę zapomnianego socjologa, jakim był Richard Sennett, on pięknie pisał w książce pod tytułem Upadek człowieka publicznego o tym, że idea towarzyskości właśnie często polega na ugryzieniu się w język. Na tym, że nie zawsze musimy wypowiadać względem kogoś bardzo krytyczne i szczere opinie. Pomyślmy o, i jakby, i nie ma w tym nic złego, tak? Jakby Senet mówi, na tym polega kultura i nie ma nic w tym zdrożnego, że najpierw postawimy raczej nasz wspólny świat niż siebie samego w centrum, bo wtedy de facto kultura się rozpada, jeśli zawsze stawiamy siebie w centrum, co też spotkał los, taki spotkał mizantropa, który odmówił u Moliera, odmówił wypowiedzenia niewinnej pochwały względem jednego z bohaterów i zaczął być absolutnie szczery i właściwie doszło do rozpadu tych różnych relacji, prawda? To zresztą nie trzeba chyba nawet jakiejś wielkiej antropologicznej wiedzy czy wiedzy z zakresu literatury i pewnych sytuacji kulturowych, jakie przedstawia literatura. Gdybyśmy sobie pomyśleli o takiej sytuacji, w której naprawdę zaczynamy być szczerzy od A do Z, to gwarantuję, że po kilku godzinach świat by się zawalił. Zaczęlibyśmy się naprawdę szczerze nienawidzieć i nie lubić, co bardzo dobrze pokazuje też film pod tytułem Kłamca, kłamca z Jimem Carreyem. Tam akcja polega, tego filmu polega na tym, że bohater przez 24 godziny na zasadzie pewnego magicznego zaklęcia musi mówić prawdę. No, jak się Państwo domyślacie, tam już po 10-15 minutach już dochodzi do Armagedonu w jego życiu, no bo jest prawnikiem i zresztą dotyczy to wszystkich z nas, no, musi mówić prawdę, prawda? No, dziewczyna nas pyta, nie wiem, jak wygląda, mówimy, no wczoraj było lepiej, prawda? Albo gdybyśmy byli szczerzy zawsze w pracy, wobec studentów, no doszłoby do katastrofy. Więc Senet mówi, nie warto czasami tego robić. Warto czasami ugryźć się w język, powiedzieć coś delikatniej, a czasami coś przemilczeć. I czego, co ciekawe, można nauczyć się z kodów kultury angielskiej. Oni w kodach kultury brytyjskiej właśnie taka nieostentacyjne wypowiadanie swoich różnych przemyśleń jest w cenie i świadczy o byciu dżentelmenem. Dżentelmen nie chce nikogo urazić, ma swój pogląd, ale nie będzie go ostentacyjnie wypowiadał. Natomiast my traktujemy to właśnie jako nieautentyczność, prawda? Czyli stawiamy, musimy koniecznie wypowiedzieć swoje zdanie, bo świat się zawali, jeśli tego nie zrobimy. Więc tutaj czasami dobra i pożądana w sumie wartość, jaką jest autentyczność, doprowadzona do skrajności, zaczyna, jak powiedziałby Senet, właśnie no, rozwalać sferę publiczną, czyli właśnie kulturę. A żeby być w kulturze, musimy często chodzić na pewne drobne kompromisy. I mówię, nie ma w tym nic złego. Kolejny cytat z pana książki. Stworzony przez nas obcy inny jest lustrem dla nas samych. Warto w nie spojrzeć. Proszę o wyjaśnienie. To zdanie, jeśli dobrze pamiętam, padło właśnie przy okazji opisu mieszkańców wsi, bo oni są portretowani przez media jako inni, jako obcy, czy tak zwani właśnie dzicy. I można tą kalkę, ten sposób ich przedstawiania, czy ich obrazowania, w zasadzie moim zdaniem obserwować już od początku transformacji ustrojowej. Tutaj bardzo takim ważnym, moim zdaniem, elementem tej całej układanki, tej całej narracji były filmy Ewy Bożenckiej. Nie wiem na ile
Panie Rafale pewnie będzie je pamiętał, ale nie wiem, na ile część naszych młodszych widzów kojarzyłaby taką reżyserkę filmów dokumentalnych. Ona nakręciła kilka takich dokumentów pokazujących właśnie mieszkańców popegeerowskich wsi, też miasta Łomża, właśnie pokazując ich jako osoby zdegradowane, właśnie zapijaczone, osoby na dnie, w takim właściwie sposobie pokazywania tych ludzi jako zwierząt. I jak się obejrzy właśnie jej filmy, czy sprawę szeryfa, czy chyba najsłynniejszą Arizonę, to tam właściwie świat ludzi i zwierząt jest pokazany na jednym planie. I można zaryzykować taką tezę, że Bożenska pokazuje taką koegzystencję właśnie ludzi i zwierząt, pokazując, zobaczcie, ci ludzie właściwie są tak zdegenerowani, że żyją jak zwierzęta i de facto się od nich nie różnią. I oczywiście dzisiaj bylibyśmy bardzo wrażliwi na tego typu rzeczy, prawda? Nie można tak przedstawiać ludzi. Jesteśmy już dużo bardziej na to uwrażliwieni, prawda? Tak jak nie można pokazywać, nie wiem, osób niskorosłych w jakiś sposób. Nie można się gapić na osobę czarnoskórą, bo od razu wypadamy w oczach innych ludzi źle. Wiemy, że tego nie można robić. Przy czym, no właśnie, czy faktycznie przestaliśmy konstruować innych, czy staliśmy się już właśnie tak bardzo humanitarni i zantropologizowani, że nie jesteśmy właśnie takimi podglądaczami, nie jesteśmy ciekawscy tych innych ludzi, przypatrywaniu się ich jakiegoś życia. No niestety myślę, że nie, bo sposoby przedstawiania mieszkańców wsi, tutaj właśnie mam na myśli głównie chłopaków do wzięcia, czy właśnie dam, czy biednych osób, bo też tutaj jest program Biedny Dom, Bogaty Dom. Oni najczęściej właśnie są z jakichś małych miejscowości albo wsi. To jest pokazywanie tych ludzi jako innych, jeszcze jakichś peryferiów naszego miastowego, konsumpcyjnego świata, którzy właśnie no, nie dorośli tak naprawdę kulturowo do nas. Inaczej wyglądają, inaczej się zachowują, inaczej jedzą, inaczej pachną i powinni jak najszybciej zostać dostosowani do wielkomiejskich wzorów. Więc my dalej mamy w sobie obcego. Dalej konstruujemy takie obrazy obcego, przy czym w większości z nas w ogóle nie przychodzi do głowy, że to jest właśnie kategoria inności czy obcości, bo nam ona się kojarzy albo z dawnymi społecznościami plemiennymi, albo osobami czarnoskórymi przywożonymi do Europy jako żywe obiekty do cyrków, czy tak zwanych ludzkich zoo. I mamy takie wrażenie, że już dzisiaj nie praktykujemy takich haniebnych rzeczy. Otóż oczywiście, że praktykujemy, przy czym właśnie dokładnie nie zdajemy sobie z tego sprawy. Chcemy dalej za ekranu komputera w bezpieczny sposób popodglądać sobie tych głupszych, tych gorszych, tych gorzej ubranych, tych niezaradnych, tych wieśniaków, którzy są od nas inni. Możemy zobaczyć i swoje własne poczucie wartości podnieść, bo przecież my jesteśmy lepsi, jesteśmy bardziej inteligentni, wykształceni, bogatsi, nie żyjemy jak ten plebs, prawda? Więc jakby to jest oczywiście też taki, jak powiedziałby jeden z moich ulubionych psychologów, Erik Berne, taki głask. Możemy właśnie poczuć się lepsi, a być może wcale lepsi od tych ludzi też nie jesteśmy. Zresztą z drugiej strony jest to dalej taka wręcz nowożytna, XVIII-wieczna praktyka związana z podglądactwem, z kulturą podglądania innych światów, tylko kiedyś musieliśmy zapłacić za to bilet, iść do cyrku, żeby zobaczyć, nie wiem, Sartie Bartman czy inną czarnoskórą osobę, albo osobę niskorosłą, albo osobę w jakiś sposób chorą, tak jak mamy obraz w Człowieku Słoniu Davida Lynch'a, bardzo wrażliwego człowieka, zdrowego psychicznie, który po prostu cierpiał na chorobę, która zniekształciła jego ciało i był wystawiany na widok publiczny, bo ludzie byli ciekawi tego. Dzisiaj oczywiście wiemy, że to jest nie w porządku, źle o nas świadczy, ale zza ekranu komputera nikt nas
nikt nas nie widzi, więc, czy telewizora, więc można się dowoli napatrzeć na patologię. Tak? To trochę analogicznie jak z różnego rodzaju freak fightami i tak dalej. Oficjalnie nikt się nie przyzna, że ogląda, ale klikalność tego jest ogromna. Więc jakby ukryci za ekranem jesteśmy bezpieczni, nikt nam nie ubliży, że jesteśmy osobami, które lubią tanią rozrywkę. A jak Pana zdaniem dziś można stawiać opór kulturze upokarzania? To jest bardzo trudne pytanie. Ja też starałem się w książce, która ukazała się w 2019 roku, w zakończeniu odpowiedzieć na to pytanie i o kilku kwestiach tam wspomniałem, natomiast nie miałem chyba wtedy i do dzisiaj nie mam jakiejś przemyślanej strategii, poza po prostu kilkoma takimi dyrektywami, jak po pierwsze, no pokazywać, że coś takiego jak kultura upokarzania istnieje, że to jest złe dla naszego społeczeństwa, bo tworzy z nas w gruncie rzeczy potwory, które uwielbiają upokarzać innych, które czują się wtedy lepsze. I nazwać po prostu to zjawisko, że to nie jest taki świat sam w sobie, tylko jest to świat nam zaproponowany. On właśnie nie jest przezroczysty. Trzeba go uczynić nieprzezroczystym, trzeba go zdefiniować, i to jest rola badaczy jakoś bardziej krytycznie względem kapitalizmu, podchodzących bardziej krytycznie do rzeczywistości. Więc jakby pokazywać to, że to ma realny wpływ na ludzi, na nasze zachowania, na to, jak traktujemy innych ludzi, i że nie jest to dobre dla przyzwoitego społeczeństwa, jakim dobrze było, gdybyśmy się stali. Z drugiej strony myślę, że warto w mediach po prostu pokazywać raz ludzi mądrych, ludzi, którzy mają coś sensownego do powiedzenia. Ostatnimi czasy gdzieś przyglądam się na przykład Miśkowi Koterskiemu, który bardzo, bardzo ciekawie opowiada o swoim nałogu, o swojej historii, i tak sobie pomyślałem właśnie, że dobrze by było, gdyby takich wypowiedzi było więcej, bo widać, że ten chłopak przeszedł wszystko na własnej skórze, że to wszystko, co mówi, jest przez niego przeżyte, niewystudiowane, nie robi tego dla pieniędzy, pod publikę, dla klikalności, widzialności, tylko robi właśnie też dla innych ludzi, opowiada swoją historię. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Z drugiej strony myślę, że warto by było, żeby telewizja przestała pokazywać tylko celebrytów, osoby znane, często właśnie nie mające w gruncie rzeczy nic sensownego do powiedzenia, nie dysponujące żadnym ciekawym na rzeczywistość punktem widzenia, w zasadzie na dobrą sprawę nic sobą ciekawego, interesującego, nie przedstawiającego, a pokazywać zwykłych ludzi, którzy właśnie te cechy posiadają. I tutaj bym wspomniał o takiej akcji TVN-u, Zwykły Bohater. Bardzo mi się podobała ta akcja, bo pokazywała zwykłych ludzi, którzy są w stanie właśnie zrobić coś dla innych. Są w stanie poświęcić swój czas, czasami swoje pieniądze, swoje umiejętności i pomóc bezinteresownie innym ludziom. I myślę, że to takie osoby warto promować, bo wtedy po prostu inaczej patrzymy na otaczającą nas rzeczywistość, że ten człowiek obok mnie, chociaż nie jest kimś znanym, kimś rozpoznawalnym, ma być może jakieś cechy, czy właśnie jest kimś tak zwanym zwykłym człowiekiem, ale zasługującym na jakiś szacunek. Bo właściwie każdy z nas może tym zwykłym bohaterem właśnie się stać, jeśli ma na to ochotę i nie stawia właśnie samego siebie w centrum, ale właśnie raczej dobro chociażby swojego sąsiada czy komuś, komu można bezinteresownie pomóc. I też pomyślałem sobie o tym, że właśnie można by chociażby wrócić do jakichś formatów w stylu na przykład wielkiej gry. Ja przyznam, bardzo lubiłem Wielką Grę, bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, to był program, który polegał na tym, że tak zwani zwykli ludzie, czyli nie wykształceni w jakiejś dziedzinie,
Startowali w programie, który polegał na bardzo profesjonalnej wiedzy względem jakiegoś tematu, czyli na przykład, nie wiem, Leonardo da Vinci, życie i twórczość. No i trzeba było mieć wiedzę, właściwie jaką dysponuje kilku profesorów, którzy całe życie zajmowali się tą postacią. I to ten program pokazywał, że tak zwany zwykły człowiek, chociaż nie lubię tego określenia, ale tak się czasami mówi, tak zwany zwykły człowiek, w ciągu jakiegoś okresu czasu potrafił nabyć niesamowicie wielkich kompetencji, będąc na przykład, nie wiem, hydraulikiem. Co pokazywało, że tak ci ludzie z tej klasy wcale nie są jacyś głupsi, wcale nie są gorsi, a właśnie mogą nabyć jakieś wiedzy, którą mają profesorowie uniwersytetów. Ja bardzo lubiłem ten program. On niestety zniknął z ekranu, zniknął z telewizji, a właśnie pokazywał i doceniał zwykłych ludzi, pokazując ich w bardzo dobrym świetle. Oczywiście to są rzeczy, które gdzieś pewnie byłyby systemowe i w ogóle uważam, że rozwiązania powinny być systemowe. Uważam, że tak jak na planach filmowych pojawiają się osoby, które konsultują z reżyserem i aktorami, jak mają wyglądać jakieś sceny, na przykład łóżkowe czy jakieś erotyczne, w trosce o bezpieczeństwo na przykład i takie bezpieczeństwo psychiczne aktorek czy aktorów, to myślę, że po prostu powinien też być nakaz, aby w różnego rodzaju programach telewizyjnych także brali udział psychologowie, ale nie ci zatrudniani przez sam program i producentów tego programu, bo ci są na usługach tego programu, ale właśnie ci, którzy nie są przez nich zatrudniani, którzy działaliby w interesie samych uczestników tych programów. A mam dosyć dużą wiedzę o działalności psychologów w tym zakresie i oni w tych programach, jak mówią uczestnicy, z którymi wraz ze swoimi studentkami rozmawialiśmy, czy moje studentki właśnie przeprowadzały akurat tę część wywiadu, gdzie dziewczyny mówiły właśnie, że miały rozmowy z psychologami, ale jakby właśnie oni byli raczej po to, żeby wyłowić ich pewne słabości, ich lęki i tak dalej. Natomiast można by wprowadzić chociażby taką zmianę, czyli po prostu zatroszczyć się o bezpieczeństwo psychiczne tych ludzi, którzy w starciu z medialną machiną są po prostu słabsi, nawet jak o tym nie wiedzą, bo myślą, że są w stanie gdzieś przechytrzyć tą medialną machinę. Więc myślę, że tutaj długo można by wymieniać, ale na pewno taką kluczową rzeczą jest, powiedziałbym, odheroizowanie tych postaci, które tak bardzo często cenimy. Chociażby właśnie jak zachowania Magdy Gessler, którą w książce opisywałem właśnie jako taką ikonę kultury upokarzania i cieszy mnie, że coraz bardziej jest ona osobą krytykowaną za jej działania, bo chyba spora część ludzi widzi już, że nie jest to wcale takie bezproblemowe. Ostatnie pytanie. Jakiego ważnego pytania nikt jeszcze panu nie zadał w temacie, o którym rozmawiamy i jaka jest na nie odpowiedź? Myślę, że tutaj gdybym sam z sobą przeprowadzał wywiad, miałbym pewnie kilka takich pytań, ale często chyba takim pytaniem, które rzadko się pojawia, a które mnie w jakiś sposób szczególnie boli, to jest pytanie, dlaczego, czy albo dlaczego jest pan tej swojej diagnozie osamotniony, bo ja często czuję się osamotniony w takiej diagnozie, chociaż napisał o kulturze upokarzania Andrzej Szachaj, pan przeprowadza ze mną wywiad, pisał o tym w Tygodniku Powszechnym, też była ze mną rozmowa w Polityce. Generalnie rzecz biorąc, Remigiusz Okraska też nagraliśmy wspólnie podcast, więc generalnie było tym tematem zainteresowanie, natomiast nie widzę niestety żadnych takich głosów ze świata samych medioznawców, intelektualistów pracujących na uczelniach, jakby takiego chęci zmiany tej sytuacji, bo część osób mówi, no tak, to jest, zgadzam się, tak to faktycznie jest, no ale media na przykład takie są z istot, albo tak działają, albo właśnie. Więc jakby to jest trochę taka niemoc, niemoc pewnej zmiany tego systemu. Uważam, że on jest do zmiany, bo tworzą go ludzie i to jest możliwe do zmiany.
Natomiast myślę, że niestety wynika to po części też z tego, że wielu intelektualistów, w tym medioznawców, no jest w jakiś sposób częścią medialnego systemu i nie opłaca im się krytykować też tego systemu, szczególnie gdy chodzi o stacje chociażby TVN. Da, jakby zakulisowo mówi się o tym, że wiele z programów z tej stacji jest fatalnych, promujących złe wartości, ale oficjalnie niewielu badaczy o tym mówi, bo pewnie bojąc się, że ktoś za chwilę przyklei im łatkę kogoś, kto nie lubi wolnych mediów, prawda? Albo pojęcia zupełnie dziwacznego skądinąd. Więc jakby to myślę, że jest to kwestia trochę takiego osamotnienia i nie do końca rozumiem jakby wielu intelektualistów, medioznawców, ludzi mediów, którzy diagnozują te programy, a diagnozują dobrze problemy zawarte w tych programach, a nie mają żadnej siły sprawczej, żeby zabrać ten głos odważniej i wyraźniej. Bo jakby nie oczekuję oczywiście od intelektualistów jakiegoś wpływu na same media, ale chociażby nie widzę żadnych jakichś działań medioznawców w tym wymiarze. Nie widzę też działań psychologów, którzy naprawdę mogliby krytycznie podejść do działalności swoich kolegów czy koleżanek psychologów. I myślę, że tutaj jest problem, który to pytanie jest dla mnie istotne, przy czym nie mam na nie też dobrej odpowiedzi, dlaczego tak jest. Czy staliśmy się już trochę koniunkturalni, nie chce nam się walczyć o pewne kwestie, tylko wtedy trzeba sobie przypomnieć, że no jest to kosztem wyzysku wielu ludzi, których po prostu traktuje się jak towar na medialnym rynku. I to tak zwanych zwykłych ludzi, którzy przychodzą do jakichś programów, licząc na jakiś awans społeczny, jakieś zyskanie kapitału w postaci widzialności, ale też i sporej części gwiazd. Tutaj przypomnę historię chociażby Alicji Janosz, która wygrała pierwszą edycję Idola i przez ileś lat się sądziła z twórcami programu właśnie o to, żeby móc śpiewać chociażby to, co się chce, a nie to, co okaże wytwórnia. Więc wszyscy gdzieś jesteśmy potencjalnymi towarami na tym medialnym rynku i myślę, że intelektualiści powinni umieć zdiagnozować tą sytuację. Myślę, że potrafią to zrobić. Natomiast no, chciałbym, żebyśmy mieli więcej odwagi właśnie w proponowaniu zmian i w ogóle mówienia o tym, że media, i to różne media, działają po prostu źle, bo skupiliśmy się tylko i wyłącznie na jakimś politycznym uwikłaniu mediów. Natomiast one są nie tylko politycznie uwikłane, one także są uwikłane w różnego rodzaju inne ideologie i bardzo szkodliwe. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Michał Rydlewski, autor książki Kultura upokarzania w mediach, którą bardzo Państwu polecam. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo panu dziękuję, dziękuję państwu. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w tygodniku spraw obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!